Nawet 20 godzin na granicy potężna kolejka na polsko-białoruskim przejściu granicznym. Ponad 20 godzin oczekiwania. Kierowcy samochodów ciężarowych, chcący przekroczyć granicę polsko-białoruską, muszą czekać nawet przeszło 20 godzin. Potężna kolejka do odprawy utworzyła się na przejściu granicznym we włobrownikach Podlaskie. Policja zorganizowała w sobotę po południu strefę buforową w miejscowości Waliły stacja na DK-65 wiodącej w stronę do tego przejścia. Jak wynika z informacji zamieszczonych w sobotę po południu na stronie granica.gov.pl, samochody ciężarowe odprawiające się na przejściu granicznym w Bobrownikach muszą czekać w kolejce 22 godziny. Na drugim drogowym przejściu z Białorusią w regionie, w Kuźnicy. Czas oczekiwania wynosi 17 godzin. W związku z długą kolejką tirów, czekającą na odprawę w Bobrownikach, policja utworzyła tzw. strefę buforową w miejscowości Waliły Stacja na DK-65, poinformował rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W ocenie policjantów, w kolejce oczekuje ok. 600 tirów. Kolejka ma długość ok. 14 km. To przez weekendowy ruch natomiast w Kuźnicy kolejka tirów zbliża się do Sokółki, tu na razie buforu nie zorganizowano, dodał Krupa. Powodem kolejek na obu przejściach granicznych jest wzmożony weekendowy ruch, poinformowała w sobotę po południu rzeczniczka podlaskiego oddziału straży granicznej Katarzyna Zdanowicz. Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegu weekend. Długie kolejki utrzymywały się przez cały weekend, a na przejściu w Bobrownikach także w poniedziałek rano.